Witajcie, w dzisiejszym odcinku powiem wam, jak zarabiać miliony na agencji. Przechodząc do konkretów, lokalizacja agencji jest obojętna. A jedyne co jest ważne, to musicie ukończyć 200 zleceń ochrony. Po co musicie ukończyć te zlecenia ochrony, już wam mówię, musicie je ukończyć po to, żeby otrzymywać kasę z sejfu. Dokładnie, jeśli to zrobicie, będziecie otrzymać 20 tysięcy za 48 minut. Bo właśnie 48 minut jest dzień w GTA Online. I wtedy raz na jakiś czas będziecie sobie mogli odwiedzać sejf i wybrać swoją kasę. Pojemność sejfu maksymalnie wynosi 250 tysięcy, jak teraz właśnie widzicie na ekranie. Jest naprawdę piękna kasa i to bardzo łatwa. Oczywiście w czasie, gdy nie ukończycie jeszcze tych całych 200 zleceń, też będziecie otrzymywać kasę do sejfu, tylko będzie ona następująca. Będziecie otrzymywać 500 dolarów za każde ukończone 5 zleceń ochrony co 48 minut. Więc jak łatwo policzyć, jak zrobicie sobie ich 200, będziecie otrzymywać właśnie 20 tysięcy. Kaska bardzo łatwa, tym bardziej, że nie trzeba wiele robić, można sobie po prostu stawić postać na awku w GTA Online i ją pobierać. Tym bardziej, jeśli doweźniecie sobie do tego dodatkowo kasę za popularność z klubu nocnego. Dopiero będą piękne pieniądze. No i to było wszystko, co miałem wam do przekazania w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się do następnego, pa.